Witajcie kochani, widzieliście dokument wyemitowany w TVN. Krótko mówiąc, to jest dokument o tym, że Jan Paweł II nie jest żadnym świętym, tylko człowiekiem, który służył systemowi, służył instytucji i działał w jej interesie, w interesie swojej korporacji, czyli Kościoła katolickiego, mając gdzieś ofiary, mając gdzieś, to jest Gwara Młodzieżowa i ona faktycznie nie oddaje ogromu krzywdy ofiar i tego, co musiały znosić przez dziesięciolecia, właśnie dlatego, że ludzie na najwyższych pozycjach w Kościele, włącznie, jak się okazuje, z pozycją papieża, kryli pedofilów dopuszczających się gwałtów i przestępstw. To nie jest rysa na wizerunku papieża, to jest zupełne strącenie go z piedestału i konieczność, fakt wskazujący na konieczność całkowitej weryfikacji historii, bo gołym okiem widać i w TVN24 zostały na to przedstawione dowody, że legenda o papieżu Polaku to jest historia, którą sobie opowiedzieliśmy, potrzebując jakiegoś mitu założycielskiego i potrzebując jakiejś postaci bohatera, natomiast ona nie jest prawdziwa. Jan Paweł II, już pomijam tę konstrukcję świętego, która jest konstrukcją jakąś intelektualną Kościoła katolickiego, mającą budować symbolem, mającą budować mit tej instytucji, no bo oczywiście z nauk, z medycyny, z psychologii wiemy, że święci nie istnieją i że wszyscy ludzie podlegają tym samym prawom psychologicznym, socjologicznym. Nikt nie jest lepszy od innych, ani nikt nie jest gorszy od innych, jeżeli chodzi o podleganie tym samym prawom, jakim podlegamy wszyscy jako gatunek. To taka dygresja, ale jak sądzę, znacząca, więc już w sumie zostawmy tę konstrukcję świętego na boku. Ale Jan Paweł II nie był też nikim szczególnym, pomijając fakt, że nie był świętym. Był osobą jak każda inna, która kiedy wchodzi w trybiki systemu, a wchodzi w ogóle w trybiki systemu, ponieważ ma już do tego predyspozycje osobowościowe, to zawsze zresztą odpowiadam, jak jestem pytana o tak zwanych dobrych księży w strukturze Kościoła katolickiego. Jasne, sama znam księży, których lubię i szanuję, niemniej nie zmienia to faktu i mojej uogólnionej opinii, że jeśli ktoś jest naprawdę dobrym człowiekiem, to nie wchodzi do zbrodniczej instytucji, do instytucji nieprzestrzegającej prawa. A jeżeli tam wejdzie, nie wiedząc o tym i się zorientuje, to szybko wychodzi. Ludzie, którzy wiedzą, a muszą wiedzieć już po iluś latach, o tym, że Kościół katolicki kryje przestępstwa, w tym przestępstwa seksualne i robi to na skalę systemową i tkwi w tej instytucji, no to dla mnie nie jest dobrym człowiekiem. Coś tam musi być nie tak. Nie podejmuję się oczywiście oceniać nikogo od strony moralnej, ale coś musi być nie tak. Większość ludzi w takiej sytuacji nie tkwiłaby w tej instytucji. Argument o zmienianiu instytucji od środka też do mnie nie przemawia. Oczywiście Karol Wojtyła, Jan Paweł II to nie był przypadek człowieka, który chciał zmieniać instytucję od środka. Jan Paweł II to był człowiek, który korzystał z profitów tej instytucji. Politycznie dla Polski zrobił dobre rzeczy. Jego postawa pomogła Polsce na pewno wyjść z komunizmu. Ale to jest rzecz zupełnie odrębna odkrycia pedofilii. Absolutnie nie może równoważyć tych zasług. Tu odpowiadam od razu ludziom, a mnóstwo takich komentarzy czytam i słyszę. No, że nie oceniajmy go, bo pomógł Polsce. Przepraszam za to odchrząkiwanie. Znacie powód, że pomógł Polsce wyjść z komunizmu. No nie, tego te szale nie ważą. Jeżeli ktoś pomaga przestępcom seksualnym, pedofilom, to jest najgorszy, najbardziej zwyrodniały rodzaj przestępstwa, bo na kompletnie bezbronnych istotach, którym się robi krzywdę na całe życie i wyrządza się, powoduje się u nich traumę, której z wielu świadectw wiemy, nic nie może zmazać, no to jest ten rodzaj działalności i ten rodzaj przestępstwa, którego nic nie równoważy i nic nie usprawiedliwia. I trzeba wtedy po prostu przyjąć do wiadomości fakt, że Jan Paweł II był taką osobą. Trzeba o tym też podyskutować, porozmawiać, co to znaczy dla nas, dla Polaków, którzy wyrośliśmy na micie Jana Pawła II. Co to też znaczy dla prawdziwie wierzących katolików, którym to musi łamać serce i których to musi strasznie boleć. Ale taka rozmowa, jak każda inna rozmowa, czy prywatna, czy publiczna, powinna być przeprowadzona szczerze, jasno, bez przeinaczania faktów, bez krycia faktów, bez prób manipulacji z żadnej strony.
za to z takim jasnym, prostym, uczciwym wyjawieniem uczuć, no i wynegocjowaniem, co dalej z tym mitem zrobimy, bo to, co my z tym mitem upadłym Jana Pawła II jako nieskazitelnej postaci zrobimy, to też zdefiniuje, w jaką stronę pójdziemy jako społeczeństwo mentalnie, historycznie i tak dalej. Mimo że to dobrze, że ten film został wyemitowany, tutaj uczynię uwagę na marginesie w TVN24, dobrze, bo oczywiście dziennikarze są od tego, żeby emitować takie trudne materiały i jest to dziennikarstwo najwyższej próby, no to nie sposób nie zauważyć, że TVN24 pomógł w ten sposób PiS-owi. PiS w tej chwili oczywiście wziął temat Jana Pawła II i jego krycia pedofilów w kościele, przerobił go na temat ataków na Polaka papieża, z tym, że to przerobienie jest już tak grubymi nićmi szyte, no bo mamy dowody. No nie może być w życiu publicznym tak jak w filmie Młode Wilki, że jak cię złapią za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. Mamy dowody. Jan Paweł II krył pedofilów, jest dokument. Nie można tego bezkarnie przerabiać na legendę o ataku na świętego Jana Pawła II, a to zrobił PiS. I ten czyn bezkarny nie pozostanie. Poniesiemy tego czynu, tego totalnego odwracania kota ogonem konsekwencje w jeden z dwóch sposobów. Albo to przejdzie, czyli społeczeństwo, włącznie z wyborcami PiS, kupi to wierutne kłamstwo, że Jan Paweł II jest atakowanym świętym, niewinnym autorytetem i wtedy poniesiemy jako społeczeństwo konsekwencje w postaci kompletnego, dalszego zakłamywania naszej historii i prania mózgu nam wszystkim i z tej ciemnoty i ciemnogrodu umysłowego już się nie wydobędziemy przez kolejne dekady, jeśli nie dłużej. Albo tego zakłamanego paliwa wystarczy PiS góra na miesiąc, jak słusznie Wincent Sewerski zauważył, no takie paliwo czysto emocjonalne, bez faktów, nie starcza na długo, to jest taki płomień, który się pali wysoko, a krótko. No i wtedy PiS poniesie konsekwencje polityczne i wtedy dotrze do ludzi, być może także do wyborców PiS, że musi być gdzieś granica mówienia w twarz ludziom kłamstw. Mówienie w twarz kłamstw. Jeżeli ktoś wam mówi w twarz kłamstwo, patrząc wam w oczy, to jest w ogóle oczywiście oznaka braku szacunku. U władz państwowych, które w ten sposób traktują obywateli, to jest nie tylko oznaka braku szacunku, ale to jest oczywiście oznaka dyktatury i totalitarnego, czy też autorytarnego systemu. Ponieważ tą cienką granicą oddzielającą wolność i demokrację, w miarę normalnie funkcjonujące państwo, państwo prawa, choć niedoskonałe, ale w miarę normalnie funkcjonujące, od totalitaryzmu, autorytaryzmu, dyktatury i świata z Orwella, jest właśnie prawda i kłamstwo. Tutaj, gdzie przebiega granica pomiędzy prawdą a kłamstwem, przebiega też granica pomiędzy demokracją, wolnością, przyzwoitością i rządami prawa, a bezprawiem, dyktaturą, chucpą, językiem i instytucjami publicznymi rodem z Orwella z roku 1984. Jest na Storytelu, przy okazji posłuchajcie. Ja już tę książkę znam na pamięć, ale od czasu do czasu sobie czytam, przeglądam albo po prostu słucham. Sejm przyjął uchwałę dotyczącą obrony dobrego imienia Jana Pawła II. No, to jest to zakłamywanie, o którym powiedziałam wcześniej. Nikt nie naruszył dobrego imienia Jana Pawła II. Zresztą Jan Paweł II w momencie ujawnienia faktów o tym, jak krył pedofilów, przestał mieć to dobre imię. Ktoś, kto kryje pedofilów, nie cieszy się dobrą sławą, dobrym imieniem, więc ta uchwała była kuriozalna. Najlepiej się zachowała Platforma Obywatelska, która po prostu w ogóle nie wzięła udziału w tym głosowaniu, zauważając słusznie, że Sejm nie jest od rozstrzygania takich rzeczy. Jest prawda i jest fałsz, są fakty, które leżą na stole, od tego są eksperci, od tego są naukowcy, dziennikarze, którzy przekazują informacje opinii publicznej i sama opinia publiczna, każdy ma swój rozum. Politycy nie są od tego, żeby uchwalać uchwałą sejmową, kto ma czy nie ma dobrego imienia i co na czyjś temat ludzie mają myśleć. Tutaj szapoba dla Platformy Obywatelskiej, rzadko się zdarza w polskim życiu publicznym tak krótko, prosto i mądrze uzasadnione postępowania.
Natomiast PSL, którego nigdy nie szanowałam i teraz nie szanuję jeszcze bardziej, z Kosiniakiem Kamyszem na czele, który zaczął wychodzić i opowiadać publicznie, jak to Paweł II, Jan Paweł II ma zasługi, nie można go atakować i go bronić. I PSL zagłosował za tą ustawą. No nigdy, mówię, nie szanowałam tej partii i nie szanuję nadal, ale ja myślę, że ja wiem, że to partia obrotowa, ja wiem, że takie partie obrotowe i języczki uwagi się przydają w demokracji, to nawet bywa pożyteczna funkcja, jakkolwiek nigdy ich nie szanujemy, ale ja, proszę Państwa, myślę, że tak jak wszystko musi mieć swoją granicę i ma najczęściej, tak obrotowość i taka polityczna prostytucja w pewnym sensie, już nie róbcie larum i nie czepiajcie się tego słowa za bardzo, ale w pewnym sensie jest to rodzaj politycznej prostytucji, tej samej, jaką uprawia Kościół, za pieniądze mówiąc ambon różne rzeczy i szczując, tak jak to się ostatnio działo. Tak samo tutaj już ta granica w przypadku PSL-u przesunęła się z byciem obrotową partią na byciem partią już prostytuującą się politycznie, bo to jest ta różnica właśnie pomiędzy prawdą a kłamstwem. Niestety uważam, że PSL tę granicę przekroczył. Rozumiem, że polityka nie jest dla naiwnych i grzecznych dzieci. Rozumiem, że są brudne gry. Rozumiem, że politycy mają wielkie ego i są sprzedajni. Przynajmniej nie wszyscy, ale wielu z nich, większość z nich. Ale wiem też, że wszystko to jednak gdzieś na końcu musi skutkować w miarę dobrym zarządzaniem krajem i działaniem dla dobra społeczeństwa. To znaczy między sobą się gryźcie, będąc politykami, naginajcie fakty, trzymajcie na siebie haki i tak dalej. Do pewnego stopnia, jeśli nie przekracza to granic bezprawia, to nawet rozumiem. Taka jest rzeczywistość w życiu politycznym. Ale jeśli zaczynacie krzywdzić naród, jeśli zaczynacie krzywdzić ludzi, jeśli wasze ego, wasza obrotowość, wasze takie prostytuowanie się polityczne wyraźnie pogrążają kraj i szkodzą, to tyle, że granica PSL ją przekracza. Zresztą SLD ją też przekracza, tylko w inny sposób, autoryzując i popierając coraz to nowe wypowiedzi i działania PiS-u. Oczywiście próbując to maskować umiejętnie, ale w moim przypadku przynajmniej to maskowanie nie działa, bo ja widzę, co się dzieje. TVP oczywiście oszalało i zapowiedziało, że teraz każdego dnia będą jakieś tam, nie wiem, przemówienia Jana Pawła II puszczane w TVP. No, poza wszystkim to, co zrobiono ze Szczuto Chłopaka, który popełnił samobójstwo, to, co zrobiono posłance PO, to, co robi TVP, to oczywiście już, jeżeli o granicach mówimy, wszelkie granice przekroczyło dawno i obecna moja opinia o TVP, już od dość dawna, ale w tej chwili to podkreślę, jest taka, że to jest zorganizowany taki faszystowski system nienawiści. On się kieruje tymi samymi celami, ideami i postępuje i metodami działania, jakim się kierowały propagandówki wszystkich systemów, czy faszystowski, czy komunistyczny. To jest ten sam modus operandi. Oczywiście tu skala nasilenia bywa różna, ale sens, sedno, mechanizm działania jest ten sam. TVP to jest w tej chwili nie pojedyncza instytucja. To jest zorganizowany system szczucia przekraczającego wszelkie granice, dokładnie powtarzam, taki, jaki mieli faszyści i każdy inny totalitarny, autorytarny system, czy też dyktatura. I tego po prostu należy się pozbyć. Rafał Trzaskowski złożył odpowiedni projekt pozbycia się TVP i to należy zrobić, jak będzie tylko taka polityczna możliwość, po prostu, bo oczywiście myślę, że w przypadku Jana Pawła II przegrzeją w naszym dziennikarskim żargonie to się tak nazywa. Przegrzeją, puszczą tego za dużo. Ludzie nie będą chcieli widzieć Jana Pawła II. Ponieważ, jak to kiedyś powiedział pewien znakomity socjolog, Polacy mają takie myślenie rozłączne. Poza tym sami siebie zbyt dobrze nie znają. Czyli oznacza to, że pytani o deklaratywne wartości wybierają zawsze bardzo wzniosłe. Każdy Polak zapytany, również wyborca PiS-u, co on by chciał, jak on by chciał żyć, co jest dla niego w życiu ważne, odpowie miłość, rodzina, Bóg, ojczyzna, honor. Ale jak potem spojrzymy, co ci ludzie robią faktycznie i jakich wyborów codziennie faktycznie w życiu dokonują, to one nic nie mają wspólnego z tym, co deklarowali. Podobnie jest w przypadku Jana Pawła II. Ludzie, w tym wyborcy PiS-u, deklarują wielką miłość do Jana Pawła II i przywiązanie do wszystkiego, co on ich zdaniem symbolizuje, ale jak spojrzymy, co robią w rzeczywistości,
No to oczywiście nie ma tutaj najmniejszego śladu po przywiązaniu do jakichkolwiek ideałów z miłością bliźniego na czele. Więc ja uważam, że przegrzeje tutaj TVP, a ta decyzja w sprawie Jana Pawła II to już jest tak bezczelna propaganda i tak bezczelna próba ukrycia faktów, że uważam, że po prostu tę instytucję powinno się zaorać. Dlaczego powiedziałam wcześniej, że TVN pomaga być może PiS-owi, ale mi się nie podoba do końca to, co robi TVN. Ja wiem, że wy teraz na mnie napadniecie, bo wy powiecie, panie Elizo, już tak niewiele jest tych instytucji, powinniśmy trzymać się razem, ble, ble, ble. Tak, znaczy ble, ble, ble. No nie ble, 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 powinniśmy trzymać się razem, ale ja od dawna myślę, obserwując TVN, stąd to moje czasem trochę impulsywne rezygnowanie z instalacji, z aplikacji TVN24 w telefonie, no potem jednak znowu instaluję, bo coś tam na przykład, bo chcę obejrzeć dokument Floriańska 3. Ale wiecie, tak na chłodno analizując działalność tej stacji, to myślę, że gdyby ta stacja naprawdę chciała robić dobrą dziennikarską robotę, to mogłaby ją robić od wielu lat 24 godziny na dobę. To mogłaby puszczać takie dokumenty Floriańska 3 od rana do wieczora, zamiast puszczać bzdurne konferencje prasowe, długie polityków Prawa i Sprawiedliwości, niektórych, o których już wiadomo, że mają jakieś zarzuty, że coś nakradli i tak dalej. To mogłaby zamiast długich i nudnych pas publicystycznych, do których zapraszają w kółko tych samych polityków pisowskich, też skompromitowanych, którym również skompromitowani dziennikarze nie zadają dobrych, mocnych pytań, zrobić w to miejsce, w ogóle zlikwidować te programy i zrobić bardzo mocne, naprawdę dobre, w stylu brytyjskim czy amerykańskim, takim najlepszym, może nie współczesnym, ale dawniejszym najlepszym, takie dociskające, naprawdę obnażające władzę programy. TVN24 mógłby też od rana do wieczora mówić o aferach PiS-u. Nie w taki sposób, jak to się teraz robi, że tam faktach po faktach przez 15 minut jakieś la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 l
takie naprawdę mocne podawanie faktów od nowa, to samo, nie odpuszczać, afera za aferą, to samo od rana do wieczora. Dokładnie tak jak robi PiS z kłamstwami, TVN mógłby to samo robić z prawdą. Z jakiegoś powodu tego nie robi. Puści od czasu do czasu taki mocny dokument, który teraz no, pomaga PiS-owi, bo PiS wykorzystuje go na swoją korzyść. Co nie oznacza, że nie trzeba go było puszczać, tylko bardziej by to było dla mnie wiarygodne, gdyby ta stacja faktycznie, a mogłaby, bo nic nie stoi na przeszkodzie, dawała czadu z ostrym programem. Wtedy faktycznie ludzie by się dowiadywali o przekrętach PiS i mogłoby to zmienić opinię publiczną. Takie letnio ciepłe, propisowskie, symetrystyczne międlenie od czasu do czasu poprzytykane jakimś tam dokumentem nie zmieni rzeczywistości i też nie poinformuje rzetelnie opinii publicznej, bo tak naprawdę o to chodzi, o informowanie opinii publicznej tak, żeby wiedziała, co się dzieje. Drodzy moi, czasy Jana Pawła II, tych mitów budowania świątyń opatrzności Bożej w hołdzie Wyszyńskiemu, który też był antysemitą, jakby przy nim pogrzebać, to można by 6 takich reportaży jak Franciszkańska 3 zrobić. Czasy tych ludzi, którzy się sprzedali partii autorytarnej, dyktaturze, jaką jest PiS, mam nadzieję się skończyły. Ludzie głosują nogami, wypisują dzieci z lekcji religii, ludzie wierni występują z kościoła, bo kościoły świecą pustkami, ale seminaria duchowne mają wielki problem z powołaniami tak zwanymi, choć dziś, jak z tego co wiem o seminariach duchownych, to tam nie było powołań, tylko nie będę się wyrażać, wiele innych rzeczy. Myślę, że Kościół katolicki powinien być traktowany w Polsce jak każdy inny związek wyznaniowy, rozliczony za swoje przestępstwa i nie rozliczony moralnie, tylko karnie, zapłacić ogromne odszkodowania, tak jak stało się w Stanach, takie prawie rujnujące. Oczywiście powinno się odebrać mu wszystkie przywileje, dotacje, zlikwidować Rydzyka, też prześwietlić jego działalność, zlikwidować od razu, mówię, nie ekscytujcie się, nie fizycznie, tylko zlikwidować jego biznesy, które po prześwietleniu już nieraz okazywało się, że tam nie spełniają różnych warunków, pod którymi dostały dotacje i tak dalej. Sprowadzić to wszystko do takiego poziomu, żeby ci ludzie byli traktowani dokładnie tak, jak każdy inny podmiot gospodarczy. No i oczywiście absolutnie rola Kościoła katolickiego jako trendsetera moralności powinna się skończyć, bo to jest instytucja wysoce niemoralna, złodziejska, skorumpowana, no i zbrodnicza, jak się okazuje, po prostu. Tyle miałam wam do powiedzenia. Tak jak nie dało się zakłamać prawdy o Katyniu, tak nie da się zakłamać prawdy o Janie Pawle II, a
Jeśli MSZ Polski wzywa na dywanik, bo tak się stało, ambasadora amerykańskiego, co jest żenujące, jest naprawdę reliktem czasów minionych i bardzo jest to rosyjskie, putinowskie postępowanie na dywanik z powodu reportażu Floriańska 3 puszczonego w prywatnej telewizji, to ja chcę powiedzieć, że z powodu tego, co wyprawia TVP, na dywanik powinien być prezes telewizji wezwany do rosyjskiej ambasady w takim razie. Miłego dnia, kochani. Do usłyszenia, zobaczenia za dni kilka.